Zmarła Aleksandra Jańska. Ostrzeżenia IMGW. Światowy Dzień Chorego. Poniedziałek, 12 lutego, Jolanta Zubko-Bóg. Witam Państwa i zapraszam na wydanie Wiadomości Raciborskich. Aleksandra Jańska kierowała placówką przy ulicy Stalmacha w Raciborzu. Po przejściu na emeryturę była aktywna społecznie, między innymi w ramach Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej. Miała 85 lat. Z Raciborzem związała 57 lat swojego życia, kończąc tutejsze pierwsze liceum ogólnokształcące i studium nauczycielskie, kierując potem dworcową świetlicą, pracując w szkole podstawowej nr 15 w Raciborzu. Pochodziła z Beskidu Sądeckiego, stąd zamiłowanie do koronkarstwa. Jej pracę można było oglądać w siedzibie TMZR, z którym aktywnie współpracowała po przejściu na emeryturę. Była aktywna również w Związku Nauczycielstwa Polskiego, Śląskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Kierowała Młodzieżowym Domem Kultury w Raciborzu w latach 1989-2000. Była do końca zaangażowana w sprawy placówki, chętnie uczestniczyła w wydarzeniach, pisze na swojej stronie Młodzieżowy Dom Kultury. Pani Aleksandra także zapisała się w pamięci redakcji Raciborskiej Telewizji Kablowej. To jedna z naszych najwierniejszych widzek, która chętnie dzieliła się spostrzeżeniami dotyczącymi emitowanych przez nas programów. Kiedy zdarzyły nam się kłopoty techniczne, a emisja Wiadomości Raciborskich opóźniała się choćby o 2 minuty, pani Ola natychmiast dzwoniła do nas, mówiąc, że nie ma kablówki, a na jej kanapie już czekają koleżanki, żeby wspólnie obejrzeć nasz program. Kiedy realizowaliśmy z nią materiały w Towarzystwie Miłośników Ziemi Raciborskiej, zawsze serdecznie nas witała i gościła i nigdy nie wypuściła nas z pustymi rękoma. Do redakcji wracaliśmy ze słodkimi wypiekami lub sokami domowej roboty pani Oli. Człowiek jak droga kręta w Bieszczadach, gdzie jeden los człowieka zależy od losu drugiego człowieka. Chrońmy nasze życie. Pogodna, serdeczna i przyjacielska. Taką ją zapamiętamy. Wysoki poziom wody utrzymuje się w polskich rzekach, a w wielu regionach obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Trudna sytuacja jest spowodowana roztopami i nadmiernymi opadami deszczu. Jaka jest sytuacja w naszym regionie? Według danych podawanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej stan alarmowy został zanotowany na 11 stacjach hydrologicznych w dorzeczu Wisły, 20 stacjach w dorzeczu Odry oraz na 5 stacjach rzek Przymorza. Stan ostrzegawczy zarejestrowano w sumie na 138 stacjach, w tym na 60 w dorzeczu Wisły i 57 stacjach w dorzeczu Odry. Sytuacja w naszym regionie jest stabilna. W chwili obecnej w skali Polski służby monitorują rzeki, cieki wodne, gdzie po roztopach, po opadach deszczu w wielu miejscach te stany wód są podwyższone, ale jeżeli chodzi o nasz powiat raciborski, tutaj de facto takiego zagrożenia nie ma. Mamy tu głównie na myśli rzekę Odrę, gdzie stan nie jest wysoki. W niektórych regionach na Śląsku w związku z wysokim stanem wód w rzekach i podtopieniami panuje trudna sytuacja. Strażacy w regionie interweniowali kilkaset razy z powodu intensywnych opadów deszczu oraz silnego wiatru. Ich działania polegały głównie na wypompowywaniu wody i umacnianiu wałów przeciwpowodziowych. Doszły do nas 2 ostrzeżenia, jeżeli chodzi o rzekę Bierawkę. To był 3 stopień i tam faktycznie większy poziom wody, ale nie stanowi to wielkiego zagrożenia dla mieszkańców. Jak informuje starszy kapitan Mateusz Wyrba, strażacy cały czas monitorują sytuację na Odrze i na rzekach w regionie. Światowy Dzień Chorego to ustanowione przez papieża Jana Pawła II święto, w trakcie którego skupiamy się na osobach chorych i cierpiących. To okazja do wyrażenia solidarności, empatii i wsparcia dla tych, którzy zmagają się z różnymi schorzeniami fizycznymi, psychicznymi lub emocjonalnymi. Tegoroczny Światowy 32 Dzień Chorego obchodzony jest pod hasłem „Nie jest dobrze, by człowiek był sam”. Papież Franciszek w swoim orędziu podkreślił konieczność leczenia chorego poprzez leczenie relacji z rodziną, przyjaciółmi, pracownikami służby zdrowia oraz samym sobą. Zaznaczył, że bliskość stanowi cenny balsam, oferujący wsparcie i pocieszenie tym, którzy doświadczają cierpienia. Jak podchodzą do chorych i jak traktują chorobę mieszkańcy naszego regionu? Chorych ludzi bardzo żal, bo
Nie wiem, czemu tak staje, że wszyscy jesteśmy chorymi i bardzo dużo dzieci urodzają już chorymi, nie? Jak podchodzicie do osób starszych i do chorych? Często młodzież wyśmiewa takie osoby. Jest to teraz traktowane tak dość surowo. Teraz podchodzę do tego w sposób, że nie myślę o przyszłości. Współczujemy wszystkim chorym i staramy się im ich wspomóc. Niektórzy współczują, a niektórzy no, nieładnie wstraktują, no ale sama jestem osobą niepełnosprawną, także różnie to bywa. Celem Dnia Chorego jest podkreślenie znaczenia opieki i wsparcie dla osób chorych, ale to również ważny moment, aby promować poszanowanie godności i praw człowieka w kontekście zdrowia i choroby. Nie zawsze dobrze, no ale trzeba mieć dobre serce i... To zależy, no, jak nas rodzice wychowali. No. Dobre wychowanie rodziców, to i chorzy i tak dalej, wszystko jest w porządku. Trzeba szanować starszych ludzi. A teraz u młodzieży się po prostu spotyka mocno, że to jest to takie po prostu niedobre, uważam, wychowanie współczesne, bo nie szanujemy chorych, nie? A nawet w ogóle ich tak jakby pomijamy, jakby myśmy nie wiedzieli, że kiedyś też będziemy starzy i chorzy. Światowy Dzień Chorego to dobry czas, by zwiększyć świadomość społeczną na temat chorób, ich skutków oraz potrzeb osób cierpiących. Pomagam, chodzę do chorych, jako opiekunka po prostu chodzę też, pomagam, do dzieci chodzę teraz w tej chwili, także ja sama jestem chora, ale jeszcze jako seniorka w moim wieku jeszcze staram się pomóc. Czy chyba kolejkami i miesiącami czekać do lekarza, żeby się dostać? To jest ten jedyny problem, a jak nie masz pieniążków, to musisz czekać rok, dwa lata, bo prywatnie prędzej cię przyjmą. Jak normalnie. I co tu się wypowiadać? Ja też chodzę, utykam. I co? Muszę czekać rok na wizytę u lekarza. Mam żal sama do siebie, że nie jestem w stanie czasami im pomóc. Człowiek słyszy, myśli o innych chorych, albo znajomi opowiadają, bo tam w rodzinie się wydarzyła tragedia. Oj, szkoda, ale nikt nie pomaga. Nie mówię, że nikt. Gro osób słyszy, współczuje, ale nic nie robi z tym. A mogliby. Mogliby wyjść, nie wiem, zapytać się, pomóc ci, pójść na zakupy, posiedzieć z tym chorym. Może chcesz wyjść, spotkać się ze znajomymi. Nie ma czegoś takiego. Dzień Chorego przypomina nam o wartości współczucia i solidarności wobec osób chorych, którzy potrzebują naszej pomocy i wsparcia w trudnych chwilach związanych z chorobą. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko, co przygotowaliśmy w naszych wiadomościach raciborskich. Dziękuję za poświęcony czas i uwagę. Życzę miłego, spokojnego wieczoru.